Okej, siemano wam wszystkim, witam was serdecznie z tej strony Chmielo, a to jest jak widzicie dokładnie kolejny odcinek naszej serii Zagramy w Bloodborne. Oczywiście w tym miejscu, gdzie skończyliśmy, a raczej miała być przerwa, cięcie czy coś w ten deseń. Wybaczcie mi, że to się tamten odcinek tak zakończył, ale naprawdę powiem wam szczerze, że miałem dosyć długą przerwę od Bloodborne'a od tego momentu, bo w sumie przez ostatni tydzień jakoś nie było czasu za bardzo nagranie, no i niestety wyszło jak wyszło, musicie mi to wybaczyć. Tutaj jest z tego, o właśnie, ten chłopak, co widzę, co mi się wydaje, z miniganem tam u góry. Tutaj, jak pamiętacie, poprzedni raz padłem na tych ziomkach, tutaj padałem, trochę mi to nie wychodziło i w ogóle były problemy lekkie z tym, no ale cóż, dałem sobie radę, doszedłem tutaj. Kilka rzeczy się pozmieniało, wymieniłem sobie mój, mam mieczomłot, wziąłem sobie rozpruwać z racji na to, że powiem wam szczerze, że ten mieczomłot taki shitny strasznie jest, bo w sumie korzystam z niego, a on taki, kurde... No nie podoba mi się ta broń jakoś specjalnie. Dobra, weźmy sobie nasz... Wolę to, ten rozpruwać, bo po prostu jest dla mnie szybszy i w ogóle tutaj, z tego co mi się wydaje... Powinien być łowca. Tu gdzieś powinien być łowca. Taki chamski, mega chamski. Dobra, ale też kruczki są, widzę. Żeby nas tylko nie ściągnęły. Dobra, schowajmy się za tym. Tutaj wiecie co, ostatni raz padłem, bo tu był taki łowca i on mnie ostro cisnął, ale ja go też pocisnąłem. Więc już go nie ma po prostu tutaj na terenie. Fiolka z krwią, tam też coś widzę jest. Chodź tu. Ty bydlaku, chodź tu, no. No chodź. Chodź tu, no. Idziesz? On tu chyba nie przyjdzie, wiecie co? Dobra, cholera, ściągnijmy tego gościa. Bo już nie wytrzymuję po prostu z tym typem z miniganem. Chłop do mnie strzela i strzela. Tutaj był łowca, z którym walczyłem i mi się go tu udało zabić, tylko on mnie zabił po prostu. Był taki kill, że tak powiem. On mnie zabił, ja go zabiłem. Ale tutaj chłopek coś cały czas strzela z kubem, nie wiem gdzie on jest, na wieży, tylko trzeba po niego wyjść. Może po tej drabince spróbujemy, dobra. Nie wiem czy to tu, zaraz zobaczymy, żeby nas przypadkiem nie zabił tam. Trochę tętnień mam, udało mi się ich trochę nazbierać. Dobra, do góry. No i w sumie taką przerwę miałem od nagrywania, bo powiem wam szczerze, że ostatni tydzień naprawdę miałem zawalony w szkole i w sumie... Przychodziłem gdzieś o godzinie 20-21 do domu, nie chciało mi się już nic nagrywać, więc wybaczcie mi to serdecznie, ale będziemy wracać do normy. Wiedźmi się zbliża, jest motywacja. Gdzie ten ziomek? O skurwysyn, to on? No! Ej, no bez przesady. Bez przesady, no serio? Serio? I odkąd ja teraz będę powtarzał to? Kurwa macie, od początku... Ja pierdolę, od latarni. No zajebiście, lepiej byś nie mogło. Kurwa macie. No ja pierdolę, będziemy zgubieni. Mówię wam to, będziemy zgubieni. Kurwa, czemu to takie? Czemu to... Nie ogarniam. Dziwne to jest dla mnie. Ha, lol, lol, lol. No i te loadingi, no, stare jarną, zajebiście. Bliżej się nie dało. O Boże, ile my mamy teraz do przejścia, to jest niepojęcie, powiem wam szczerze. Już dupczę ich, po prostu nie mam sił na tych przeciwników. Lecę do przodu. Jak mnie będą chcieli złapać, to mnie złapią. Jak mnie nie będą chcieli złapać, to mnie nie złapią. Dobra, lecimy tego chłopa z miniganem ściągnąć.
dymić tych wszystkich tutaj, bo naprawdę to jest masakra. Ile ich tam trzeba rozwalać, to jest niepojęcie. A tu są moje jeszcze te. Tęty tu są moje, więc... No co wy gadacie, że oni będą za mną szli? Serio? O kurde, dobra. No to nic, czekajcie, tylko sobie ich tutaj ściągniemy tak w ładny sposób. Następny idzie. No chyba zwątpili. No dobra. Tu są jakieś notatki. Pamiętaj, zwap. W końcu nadszedł czas upadki. Nadszedł czas szybkie kroki. W końcu przetoczenie. To wszystko z tego powodu. Szybkie kroki. Przetoczenie. No dobra, tylko... To nie jest takie proste go tam ściągnąć. Podejście... drugie. Dobra. Oj, co jest? Ej, co jest? Coś spadł, chłopak. Chłopaczyna mi spadł. Nie tam, gdzie trzeba. No i co ja teraz zrobię? Ej, przecież nie ma opcji to po to zejść. Jak ja mam to po to iść? Tam jakiś itemek jest. Ej. Chodź tu. Masakra, jak ja mam po to wrócić? Czekajcie, bo ja... Nie mam pomysłu. Gniewny krwawy klej. No tu już byłem raz. Tylko nie u góry, tylko na dole tu byłem. Zabiliśmy tego gościa z miganem, o tyle dobrze. Będzie można sobie tam na spokoju pochodzić zaraz. Tylko jak ja mam tu zejść? To jest pierwsze primo, a drugie primo to jakiś fajny itemek tu jest. Wiedza szaleńca, o tak, przyda się, będzie jeden wgląd więcej. Więcej. Dobra, tędy widzę, hyc, tędy. Koktajle są. Gdzie teraz, że tu? To tam na dole coś chodzi, cholera jasna. Jakieś zwierzęta dziwne i... Pieron wie, jakby tam się... No i co teraz? Co ja mam teraz zrobić? Weźmy sobie podka może. I co? I próbujemy? Dobra, chodźcie tu po kolei, po kolei. Ło kurwa. Dobra, po kolei. Trzech na raz, no nieźle. Ta skubana truje, to ta wiedźma, czy co to jest. I na nią trzeba uważać. To jest podstawa. I antidotum się przydaje w tych momentach, jak ona truje. Dobra. Dobra. Wszyscy, wszyscy. Prawie ostatnia wiedźma, dobra. Jakoś specjalnie życia mi nie zabrali, a dosyć sporo ich było, jak widzieliście, także no, spoko. Co to za item? Krew rytualna, do czego to służy? Krew rytualna, krew rytualna, krew rytualna. Chyba nie tu w ogóle. O, tu jest. Materiał, aha, w rytuale świętego kielicha. Te, to z tym świętym kielichem to są ponoć, co to kurwa jest? What the fuck? Tam coś jeszcze stoi, tylko ja potrzebuję wrócić do miejsca...
miejsca X, czyli skąd po prostu byś to stąd w jakiś sposób wyjść kosmiczny. Wiecie, gdzie ja bym się chciał przedostać? Chciałbym się przedostać do tej wieży, gdzie ten ziomek padł. Fiolek z krwią 6 sztuk, no nieźle. Nie wiem, gdzie ja idę w ogóle. Konkretnie się zagubiłem, od kiedy wpadłem tam gdzie nie powinienem chyba wpaść. Chodźmy tą wieżą, spróbujmy. Może tędy coś gdzieś się uda. Dobra, tu są jakieś drzwi, jakieś przejście otworzyłem, w ogóle skrót. No nieźle. Jest skrócik, dobra, wiem chyba gdzie, chociaż nie wiem, chuja wiem. A dobra, teraz wiem gdzie jesteśmy, okej. Dawaj, koledzy, bez przesady. Bez takich zabaw, dobrze? Bez zabawy takich. No chodźcie. Dobra, okrutnie. I teraz czekajcie, bo jesteśmy tu. Sprawa wygląda tak, że tamtych ominąłem, tu nie wiem co jest, bo tamtych ominąłem, bo już mi się ich nie chciało, odpowiem wam szczerze, trzeci raz czy któryś tam z rzędu rozwalać. Tego ziomka z miniganem już nie ma, o tyle dobrze, mamy spokój. Dobrze. Tutaj tych kruczysków też nie ma. Ukryta ścieżka przed tobą. Gdzieże tam? Jak ta notatka jest oceniana? O, no niby tak, tam coś jest. Dobra, ale wiecie co, zanim tam, to zobaczmy jeszcze, co tu można znaleźć ciekawego. Bo tu jeszcze dużo rzeczy będzie do zwiedzania w tym starym Jarnom, powiem wam szczerze, naprawdę. Dużo, 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 jak nic. To był farcik, że ja w ogóle to przeżyłem w tym momencie. No ale okej, okay. Jeszcze będzie trzeba chyba, bo wiecie co mi się wydaje, bo też czytałem o tym gościu z miniganem. A, to wiem gdzie jesteśmy. To tędy można było zejść, tu była drabina w ogóle, ja jej nie wiedziałem wcześniej. Jak tędy szedłem, bo tutaj czekaj, no to była drabina, w ogóle jej nie było tu widać. A nawet jakbym chciał po niej schodzić, to bym nie zszedł po niej, bo ten chłopak by mnie zabił prędzej czy później z miniganem. Ale dobra, chodźmy do tej wieży z miniganem, bo w tym miejscu, z tego co mi wiadomo, trzeba po prostu opuścić grę i uruchomić ją od nowa i wtedy w tym momencie po prostu ten chłopak powinien się zrespić w tym miejscu, gdzie się ten tam był, nie? Na tej wieży powinien, nie wiem czy się zrespić, czy co się powinno z nim stać, ale w ogóle łowcy się nie respią z tego co widzę. Hunterzy. No, tam wcześniej też zrobiłem huntera, padłem chyba z dwa razy i dopiero za trzecim razem jak mi się tu udało tak dobrze dojść, to no to nie było go jak widzieliście wcześniej. Tego też pewnie nie będzie, chociaż nie wiem, czekajcie. Wyjdziemy tu na górę, damy sobie opuść grę i jeszcze raz i tu powinien być ten ziomek. Spróbujemy stoczyć z nim walkę, jeżeli to tak będzie działać. Jak powinno. No nie wiem czy to tak powinno działać, no ale okej. Łączę z serwerem Bloodborne. I też w ogóle będziemy szli na tego pastora Amelio, chyba powiem wam szczerze, bo tam w rewirze katedralnym, gdzie skończyliśmy ostatnio, tam sobie kupiłem ten klucz za 10 tysięcy tętni, także tam będzie można przejść. Myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby tam przyatakować i tam coś zdziałać konkretnie. No, ładuj, o Boże, właśnie, te ludniki. Ma być update jakoś na dniach do Bloodborne. No, o kurwa. Czy to ten itemek? Oznaka tropiciela, beczka z prochem. No to chyba to z niego, tak mi się wydaje. Czyli nie zrespił się, ale został jego item tutaj. Ten, który tam leżał. Dobra, tu już nic nie ma z tego co widzę, także możemy stąd zejść. No nie ma tego itemu, on się tam świecił na dole.
Czyli to działa na takiej zasadzie, że jak on po prostu wam spadnie i się zabije, no to trzeba sobie wczytać grę, wylogować się jakby z gry i wczytać sobie ją od nowa po prostu na tej wieży najlepiej i tam będzie ten itemek na nowo. Nie wiem, czy się potwory zrespiły, a pewnie chyba tak. Albo i nie? Nie, chyba nie. Te tutaj ptaszyska nie żyją. Dobra, jeszcze przejdźmy sobie, wiecie gdzie? Tędy chciałbym przejść. Te dwie bestie. Hyc. No, myk, myk, pyk, myku, pyku. Dobra. Teraz tutaj, co tu jest? Rosa chłony krwi, tam się przejść nie da, a to jest pomieszczenie, dobra, wiem, które to jest. To jest tamto, którędy szliśmy, czyli tędy szliśmy, tylko tędy nie szliśmy. Jeszcze, czyli tędy pójdziemy. Taki krótki exploring, można powiedzieć. Exploring. Tu ma być ścieżka ukryta dla nas. No nieźle, no nieźle. O kurwa, no nic. Czekajcie, tu gdzieś, nie? Coś tam pisało o ścieżce ukrytej. Dobra, tu nic nie widzę, tu coś się świeciło wcześniej chyba. Dobra, idą wiedźmy. Antidotum. Chociaż w sumie... Albo nie, przydałoby się antidotum, no. Dobra, one przyjdą tu. Albo nie przyjdą, bo nie mogą przyjść. Dobra, wiecie co by mi się przydało? Latarnia, bo ciemno jest jak w dupę. To też jest kolejny item, który sobie kupiłem. Nie wiem ile za niego dałem, ale oświetla mnie ładnie. Dobra, wiedźmy. Gin ty głupia wiedźmo, no. Dobrze. Powiem wam szczerze, że dwuręcznych jak nigdy nie lubiłem jakoś specjalnie. To teraz mi się naprawdę nimi dobrze tłucze przeciwników. Nie wiem jak, czym to jest spowodowane, ale naprawdę jest w porze. Dobra, 10 tysięcy tętni. Nie jest nieźle, nie powiem, że nie. Tutaj jest jakaś skrzynka magiczna. Tego można sobie uziemić ładnie i następną wiedźmę. Tylko ona coś się chyba zlagowała. Antidotum. Albo nie. Dobrze jest. W porze póki co, dajemy radę. Co w tej skrzynce? I cały czas słyszę jak jakieś potwory chodzą. Gniewny krwawy klejnot. No fajnie, tych klejnotów to już mam od chuja normalnie. Powiem wam szczerze. Chodź tu. Te kroki tak słychać, że to jest niepojęcie normalnie. Dobra, idziemy dalej, nie? Tu jeszcze jakiś item na nas czeka. Okej, dobra. What's that? Czerwony księżyc stoi nisko, a bestie władają ulicami. Nie mamy innego wyjścia. Jak tylko spalić wszystko na popiół. Aha, czyli... Nie mają innej opcji. Wszyscy ci mieszkańcy, co tu byli w tym starym jarno, nie mieli innej opcji, jak zjarać wszystko. Odzienie tropiciela. No fajnie, nowe story. Zaraz sobie zobaczymy, co to będzie. Tylko na razie chodźmy do przodu. A, to tutaj wyszliśmy. Okej, z tego skrótu. Dobra, wiem, gdzie jesteśmy. Co to za stroje? Jeżeli mogę wiedzieć. Osmolona. Odzienie tropiciela. O, gorsze jest, co prawda. Rękawiczki też takie, no niby lepsze. A wymienię sobie te rękawiczki, bo wydają się lepsze być. Buty. No, buty też lepsze. Będą chyba. Dobra, na razie chodźmy dalej. Musimy iść w kierunku tym, tak mi się wydaje. Bo w tamtą właśnie stronę, o, tutaj. Nie szedłem w ogóle. Znaczy nie, szedłem tędy, szedłem, cofam. Wiem, gdzie jestem, w miarę. Dobra, chodźcie tu, wiedźmy. To było takie wprowadzenie do walki.
A tak się ciosa. Dobrze jest. Te ciosy to jest kosmos normalnie. Okej, dobra. Czekajcie, teraz tak. Tu hyc antidotum przyda się, nie powiem, że nie. Następnie. Czy ja wiem, czy ja chcę iść tędy? Aha, tak, czekajcie, tutaj było wyjście na tą aulę. Okej, kolejna wiedźma. Ona się tam drze, odłamki krwawego kamienia, no nieźle. Dobra, chodź tu wiedźmo. Muszę cię zmasakrzyć. Antidotum sobie ujem, bo trochę to mi zabierze pewnie życia. A się tego nie za bardzo opłaca. Tam na dół trzeba iść w sumie. Tylko cholera jasna by to wyczuła, jakby tam iść. Tędy spróbujmy, no. Tu jest ta ostatnia wiedźma, która broni jakiegoś zejścia dziwnego. Ej, no bez przesady. Czemu mnie tak trujesz? Ona broniła tego miejsca. Cóż to za miejsce? Cuda, przedmiot. Co to za przedmiot? Wiedza szaleńca, no nieźle, kolejna. Boże, ile ja już mam tych wiedz, to jest niepojęcie. Dobra, tutaj nic, tu nic, tu nic. Czyli tu byliśmy, to jest standard. Coś tu pisze. Pobłogosław nas krwią. To wam ma pobłogosławić? Co to w ogóle jest za bestia? Im to się nudziło nieźle. W tym jarnym starym. Dobra, tutaj już mamy, można powiedzieć, wyczyszczony ten teren, także idziemy tędy teraz. W prawo byliśmy, tylko nie do końca, bo poszliśmy tamtędy. A nie byliśmy w to prawo. I co tu będzie? Co tu będzie? Tu będą jakieś bestie. O, jakiś tropiciel, tam coś. O, dobra. Ej, bez przesady. Skubańce będą mi wychodziły. Dobra. O, tak, to jest to, co my lubimy. 13 tysięcy tętni, strasznie dużo, strasznie, nie strasznie, trochę dużo. O kurde, wilkołaki, dobra, cofamy się, bo powiem wam szczerze, nie wiem, czy ja jestem godzien na atak w tą stronę. Pójdźmy w drugą stronę i zobaczmy, co tam będzie. Tutaj się skrót otworzył, o tyle spoko, że mamy ten skrócik otwarty, nie? A w tą stronę? Cóż w tą stronę się odnajdzie? W ogóle słabo mam strasznie z kulami z żywego srebra. W ogóle ich nie mam prawie. Dobra, otoczaki. Okej, świetnie. No nieźle, no nieźle, no nieźle. Tutaj jest odłamek, pięknie. Tylko tu nic nie ma. Więcej to tam trzeba zejść. Tam. Coś mi się kroi, jakiś bosik chyba, powiem wam szczerze, bo tamtym terenem chyba będziemy szli. No ale dobra, okej. Powiedzmy, że musimy iść tam, bo tam musimy iść, tak? Tędy. Dobra, wiecie co, ja myślę, że zakończymy ten odcinek póki co, bo chyba nie ma sensu na razie przedłużać, także to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku, no i cześć wam wszystkim, yo!